Towarzysze! I obywatele! Obywatele! Ludu pracujący i bezrobotny! Starachowy! Emeryci i renciści! Popierajcie partię czynem! Popierajcie działacze! Działacze temu! UTEMU! Uniwersytetu trzeciego wieku! No wtedy nie było! Witam was w imieniu Komitetu Organizacyjnego Głośnych Czytaj Nocą. Który dożył ku chwale Komitetu 30 już głośne czytanie nocy. Udało nam się przez te minione 6 lat wielkiego planu 6-letniego, któryśmy sobie założyli, uniknąć sadystycznego odcienia nienawiści. Lansowanego okraczną ideą przez karu w reakcji. Tu i ówdzie dochodzą do głosu siły przeciwne małej ojczyźnie. Towarzysze, ludu pracujący miast i wsi, obywatele Starachowic. Nie pozwalajcie reakcyjnym odrzekaczom i różnym chuliganom stawać w poprzek naszej drogi. Brawo! Niech żyje! Niech żyje! Lecz pana im odczytających i czytanych tekstów. Bądźcie precz prowokatorów i reakcyjnych krzykaczy. Komitet głośnych czytaj nocą i związane z nim osoby ani na chwilę nie będą tolerować jakiejkolwiek akcji skierowanej przeciwko uczestnikom głośnych czytaj nocą i pełniącym wysokie funkcje społeczne na wysokościach społecznikom. Brawo! Komitet musi przystąpić razem z czytającymi do czytania. A w najbliższym czasie wspólnymi siłami musimy przejść do Wielkiego Postu. Czym dzisiaj towarzyszy, towarzysze możecie pomóc kierownictwu głośnych czytaj nocą? A tym, że każde następne plenum przyniesie, na każde następne plenum każdy przyniesie butelczynę wina. Brawo! W poczuciu obowiązku na to plenum również dużo uczestników przyniosło butelczynę wina. Tym samym okazali swoją wierność i oddanie naszej sprawie. I tak do końca. Inwestujcie w kulturę. My inwestujemy. Kupiliśmy ostatnio papier toaletowy. Mówimy prawdę i dzisiaj powiadamy, aby głośne czytania nocą nigdy nie stanęły w sytuacji, w jakiej znalazły się skwery miejskie, zaśmiecone i zasrane, należy ściśle i bezwzględnie wykonywać polecenia prowadzącego, a nie wiadomo kogo i czyjego głosu słucha. Dzisiaj zwracamy się do ludu pracującego Starachowic i szeroko pojętych okolic tego miasta, od morza do Tatr. Dość wiecowania, dość zabawy, czas przejść do czytania. Niech żyje! Niech żyje! Niech żyją! Niech żyją uczestnicy głośnych czytaj nocą! Niech żyją! Niech żyją!
rusza. Słuchajcie, towarzysze tych przekonań, że tak samo jak my, wy jesteśmy ulegli z tej samej nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali. I to jest podstawowy program naszego działania. Zaręczam w imieniu komitetu, że również wspólnymi siłami przyniesione przez was wino wypijemy. Jeżeli pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się osiągnąć. Jak? To pomożecie? Pomożemy! No.